Marek Hejto, menadżer. I dwa słowa. Busch Gardens. Nie, te słowa jeszcze nic na razie nie mówią. Więc jako Busch Gardens istniejemy od dosyć dawna. Z tym, że w obecnym składzie gramy od września, a obecny skład to Grzegorz Fedeńczak, perkusja, Wojciech Milc, gitara basowa, Robert Gawlik, gitara, klawisze, Paweł Kusiewicz i ja, Wojciech Fedeńczak, gitara i wokal. Rozumiem z tego, że muzyka, jaką prezentujecie, to jest coś na pograniczu rocka symfonicznego i rocka elektronicznego bardziej, tak? Bo instrumenty to klawiszowe w składzie. Znaczy jest to rock and roll, my to określamy po prostu jako rock and roll i jest to rock and roll, coś w rodzaju rocka amerykańskiego. Mhm. I w tym momencie nagraliśmy płytę w studiu Teatru Stu i reżyserem nagrania był Piotr Brzeziński. I w tym momencie jesteśmy już po nagraniu i przygotowujemy materiał na nową płytę. A kiedy tę płytę będą mogli słuchacze usłyszeć albo zobaczyć? Czy już macie jakieś plany wydawnicze, jeśli chodzi o tą właśnie płytę? Według wszelkich namiarów i znaków na niebie i na ziemi powinna się ukazać za tydzień w sklepach muzycznych i tudzież w różnych innych punktach sprzedaży kaset magnetofonowych. Płyta czy kaseta ukaże się pod tytułem Niech zostanie tak jak jest. To będzie tytułowy utwór kasety. Myślę, że za tydzień powinni fani zespołu Busch Gardens ze Skawiny odebrać już ten materiał. Czy materiał na tej płycie to jest efekt wieloletniej pracy was wspólnie w grupie, czy to jest efekt ostatnich jakby działań nad muzyką i pracą? To znaczy materiał tworzyliśmy już od dosyć dawna, jeszcze z naszym poprzednim perkusistą, który był naszym dawnym liderem. Są także trzy nowe numery, które właśnie ukazały się na tej płycie. A czy możecie jakoś określić swoją muzykę, jeśli chodzi, powiedzmy porównać do jakichś zespołów, czy macie jakieś wzory, z których czerpiecie swoje inspiracje? To znaczy my się zawsze się wzbraniamy od jakichkolwiek porównań, bo to po prostu robimy to, co uważamy za słuszne. Własną muzykę, absolutnie. To dobrze, a powiedzcie w ogóle, jak to się stało, że stworzyliście właśnie taki zespół? Czy to był jakiś przypadek, czy może od dawna planowaliście, aby grać w zespole i grać właśnie muzykę taką jak dziś? To znaczy to wynika z dziecięcych marzeń i tak dalej. Zawsze każdy chciałby tam chwycić gitarę i sobie coś niecoś pograć. No i właśnie historia naszego zespołu to już jest prawie 7 lat. No to już weterani, można by rzec. Niektóre zespoły po 6 latach to już się rozwiązują, a wy jeszcze działacie, to bardzo dobrze. Tak, działają i to doskonale działają. Chciałem dodać tylko, że spotkaliśmy się 2 lata temu w Proszowicach na przeglądzie i nawiązuję właśnie tutaj, jak to się stało, że ja zrobiłem się ich menadżerem, a nie miałem z tym nic wspólnego wcześniej. Chciałem jakby tylko dodać do tego, co powiedziałeś wcześniej, Wojtku, że dziecięce marzenia to jest jedna bardzo ważna rzecz, ale tak samo trzeba jeszcze mieć pewne możliwości. Podejrzewam, że tutaj dużo do powiedzenia będzie miał menadżer Marek Hejto. Właśnie jak to się stało, że ty jesteś z nimi? Bardzo króciutko. Też chyba moje dziecięce marzenia, aczkolwiek różnica wieku jest dosyć znaczna, chyba teraz je realizuję i chyba fajnie się stało, że tak jest, a nie inaczej. Po prostu młodzież mnie zmobilizowała do tego, żeby coś działać, pomóc im w kierunku muzykowania, umożliwienia muzykowania i zakasałem rękawy, wziąłem się do pracy. Zmodernizowałem nasze kino Piast w Skawinie, zrobiła się tam scena muzyczno-teatralna. W tej chwili działa 5 zespołów, wiodącym zespołem jest zespół Busch Gardens. W następnych audycjach, mam nadzieję, będziemy mówić o innych zespołach, które też dokonały nagrań w Teatrze Stu. I też trzymam już tutaj w kieszeni, bo wprawdzie te kasety, ale nie zezwala mi na to w tej chwili program, żeby je wyjąć i puścić. Otóż tak, działamy od 2 lat solidnie w Skawinie. Zachęcamy wszystkich do współpracy, całą młodzież w ogóle. Okazuje to się bardzo piękną sprawą. Młodzież, jeśli ma stworzone warunki, pracuje i tworzy, coś się dzieje. Bardzo dobrze, tak powinno być, uważam. Ale czasami tak się słyszy, że praca z zespołem to bardzo trudna rzecz, wiele trudności. Napotyka się zwykle sprzęt, nie sprzęt, sala, koszty. To wszystko przecież strasznie kosztuje w tej chwili. Jak wy to... Tak. Jak temu podobać? Trzeba przyznać tutaj jedną, oddać sprawiedliwości. Cześć. Mianowicie tak, dużo zawdzięczamy panu burmistrzowi miasta Skawiny, panu Jackowi Krupie, który skądinąd sfinalizował i jednocześnie ufundował nam nagrania tego materiału, który tutaj będziemy za chwilę prezentować. Teraz Miejski Dom Kultury Sokół, który działał, również wyciągnął ku nam pomocną dłoń, powodując to, że mogliśmy skorzystać ze sceny,
No cóż, okazuje się, że młodzież jest wspaniała, że nie jest tak trudno pracować, są ambitni i da się pracować. Okazuje się, że wystarczy dać im troszkę pola do popisu, możliwości, z tego mogą być fajne sprawy. Już wiemy, kiedy będzie kaseta i materiał studyjny, a powiedzcie, kiedy was można zobaczyć na jakichś koncertach. Rozumiem, że w Skawinie to pewnie odbywacie próby, a czy macie już jakieś plany koncertowe, jeśli chodzi o najbliższe miesiące? Otóż tak. Jakiś przegląd? Tak, gdzieś? Do tej pory zespoły koncertowe, ponieważ wspomniałem wcześniej, jest 5 zespołów młodzieżowych, które sobie dosyć nieźle radzą. Co tydzień odbywają się koncerty rockowe w Skawinie, w piątki lub w soboty, o godzinie 19 lub 20.30. Zachęcamy inne zespoły z Krakowa o kontakt ze Skawiną, z Kinem Piast, gdzie umożliwiamy po prostu występy na scenach tego teatru, tego kinoteatru. Jest wspaniała zabawa, frekwencja jest zapewniona. No, młodzież czeka, pyta, kiedy będzie następny koncert. Myślę, że warto spróbować, a na zakończenie teraz posłuchamy premierowego nagrania na antenie Radia RMF grupy Busch Gardens. A poproszę zarówno członka zespołu Wojtka Fedeńczaka, jak i Marka Hajto, żeby wspólnie zapowiedzieli ten utwór. Co to będzie i kto to będzie grał? Więc jest to premiera zespołu Busch Gardens. Kawałek nazywa się Boxer.